Nowe zasady. Szybko i solidnie. W połowie drogi. Uwaga na znaki. Jazda na pamięć może skończyć się nieprzyjemną drogową kolizją. Dlatego kierowcy przejeżdżający głównymi arteriami w Jeleniu powinni zapoznać się z nowymi zasadami, które tu panują. Przede wszystkim zmiany dotyczą pierwszeństwa przejazdu. Teraz kierowcy, którzy jadą ulicami Zwycięstwa, ulicy Wygoda, mają pierwszeństwo przejazdu, natomiast pojazdy poruszające się od strony ulicy Słuńskiego i Celników muszą ustąpić pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu. Pojawiły się też nowe oznakowania pionowe i poziome, a w ocenie sytuacji kierowcom pomagają lustra drogowe. Prosimy o ostrożność na tym skrzyżowaniu, o niejeżdżenie na pamięć i dostosowanie się do nowej organizacji ruchu. Takie dziury to już nie problem. A przynajmniej dzięki tak zwanemu remonterowi można go zdecydowanie szybciej rozwiązać. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nabył specjalną maszynę do uzupełnienia uszkodzeń w jezdniach. Do remontu wykorzystujemy emulsję i kruszywo, które pod ciśnieniem wprowadzane jest do remontera, a następnie uzupełniane są ubytki w nawierzchni. W ciągu kilku minut pracownik obsługujący sprzęt może naprawić szkodę, która niejednemu samochodowemu zawieszeniu dała się we znaki. Aktualnie prowadzimy przy pomocy remontera naprawy nawierzchni w osiedlu stałym na Dąbrowie Narodowej Łubowcu. Dzisiaj zaczęliśmy pracę na osiedlu Podłęże. Ale mieszkańcy pozostałych dzielnic mogą spodziewać się wizyty drogowców z MZDIM w kolejnych tygodniach. Urządzenie będzie też niezwykle przydatne po kolejnej zimie. Dziur nie powinni bać się mieszkańcy do niedawna gruntowych dróg, które sukcesywnie otrzymują zupełnie nową asfaltową nawierzchnię. Zakończyliśmy modernizację w dzielnicach Byczyna, Bory i Jeleń. Aktualnie prowadzimy pracę na Dobrej, jesteśmy na ulicy Zagrody i Podlesie. Wkrótce rozpoczniemy pracę na ulicy Żeromskiego na Górze Piasku. To oznacza, że prace zaplanowane na ten rok są na półmetku. Wszystkich wyremontowanych w tym roku ulic ma być ponad 50, a obecna pogoda powinna pomóc robotnikom. W kwietniu te warunki były zmienne, były duże, intensywne opady deszczu, ale dzięki sprzyjającej aurze możemy ten czas nadrobić i chcemy, aby ten harmonogram został zrealizowany. Na stronie www.mzdim.jaworzno.pl znajduje się szczegółowy wykaz wszystkich planowanych na ten rok prac, które powinny zakończyć się, zanim pojawią się pierwsze przymrozki.